Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego wspólnego podróżowania po pięknej Polsce mniejszych miast. No, mniejszych i czasem średniej wielkości. Dziś bowiem odwiedzamy polskiego średniaka pod względem wielkości czy liczby mieszkańców. Mowa o górnośląskim Chorzowie. Do Chorzowa przyjechałem w pogodę, która jest pogodą niezwykle zmienną. W związku z tym na dzisiejszym filmie zobaczą Państwo, jak to w życiu. I słońce, i deszcz, a nawet śnieg. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że zobaczą Państwo piękne miasto. Miasto, które trochę stoi w takim turystycznym rozkroku, mam takie wrażenie. A to dlatego, że gdyby tak popatrzeć się na atrakcje Chorzowa, to jest ich naprawdę dużo. Bo mamy i Stadion Śląski, mamy i Park Śląski, mamy rozliczne muzea, planetaria, kolejki i tego typu rzeczy. Jest tego dużo i myślę, że dzieci w Chorzowie mają co robić. Natomiast z drugiej strony mam takie wrażenie, że te atrakcje nie są wystarczającym magnesem do tego, żeby zainteresować turystów tymże miastem, a przede wszystkim myślę, że wśród turystów niezbyt znana jest ta miejska część Chorzowa, więc dziś pozwólcie Państwo, że miasto odwiedzać główne atrakcje tego miasta. Będziemy spacerowali po jego zaułkach miejskich. I będzie to spacer chyba przyjemny i chyba fajny, a przynajmniej taka idea mi przyświeca. Zwiedzanie rozpoczniemy od placu Hutników, na którym znajduje się tężnia i piękne budynki oraz pomnik hrabiego von Redena, czyli twórcy pierwszego chorzowskiego przemysłu, który dał podwaliny pod stworzenie powstania miasta. A przed nami znajduje się estakada i ta estakada wbrew pozorom oznacza, że jesteśmy na chorzowskim rynku, ponieważ chorzowski rynek posiada takie nietypowe rozwiązania, któremu zdecydowanie odejmuje urody, ale dodaje oryginalności. Ta estakada to po prostu droga łącząca aglomerację Górnego Śląska i została w latach 70. XX wieku przeprowadzona przez środek rynku. Oczywiście go doszczętnie niszcząc i sprawiając, że jest to rynek niezwykle oryginalny. No ja mogę powiedzieć, że jest to rynek z mojej perspektywy kolumbijski, ponieważ jak byłem dawno temu w Medellin, mieście w Kolumbii, mieście, które dało światu samego Pablo Escobara, no to tam znajdowało się trochę podobne rozwiązanie. Ta estakada w Medellin była estakadą metra, tutaj mamy estakadę trasy szybkiego ruchu. No a tak czy owak, zwiedzanie zacznijmy od spojrzenia na chorzowski rynek. Rynek jest ogromny i przydzielony faktycznie tą estakadą, co czyni go absolutnie wyjątkowym w skali całego naszego kraju. Różne miasta już widziałem, różne rynki widziałem, ale takiego jeszcze nie. Ta estakada z jednej strony robi mu ogromną krzywdę i z tego co się orientuję, to zostanie za jakiś czas podobno przebudowana, ale z drugiej strony sprawia, że ten rynek jest jaki? Jedyny w swoim rodzaju. Ratusz również jest imponujący. 70. lata XIX wieku, rok budowy, a więc w czasach germańskich, niemieckich, przebudowany w okresie międzywojennym. Dobudowano między innymi tą taką kubikową wieżę i trochę przebudowano ten budynek tak, żeby go trochę odniemczyć i upolszczyć, tak mówiąc brzydko. Nie wiem, czy to się udało,
ale na pewno mogę powiedzieć jedną rzecz, że ten ratusz jest ogromny, a może sprawia wrażenie ogromnego, ponieważ łączy się z kamienicami, które są obok niego zlokalizowane, więc można odnieść wrażenie, że jest dużo większe niż w rzeczywistości, ale i tak jest duży. Poczty Głównej, przepiękny, 1892 rok, neogotyk, czerwona cegła z elementami cegły zielonej, tak zwanej glazurowanej, wejście w takim pięknym, ściętym narożniku, a wieża w kolejnym narożniku znajdująca się tutaj. Jest tu niestety bardzo głośno, więc obawiam się, że niewiele Państwo słyszą, chociaż mówię głośno, ale chciałbym podkreślić, że budynek poczty jest raz, że piękny, dwa, imponujący, trzy, że pokazujący, że pod koniec XIX wieku dzisiejszy Chorzów był miastem znaczącym, bogatym i no, potrzebującym dużego, imponującego budynku Poczty Głównej. Przed pocztą pomnik chyba Gerarda Cieślika. Ciężko mi powiedzieć, bo znam Gerarda Cieślika tylko z takiej seniorskiej jego emanacji. A obok fontanna. I tu, gdzie była fontanna, były różnego rodzaju pomniki. I historia tych pomników jest de facto historią miasta, ponieważ pierwszym pomnikiem była tak zwana Germania, która została w międzywojniu zastąpiona pomnikiem powstańca śląskiego, a po II wojnie światowej pomnikiem Orła Białego. Obecnie jest tutaj taka niepozorna, pozorna fontanna, obecnie oczywiście nieczynna. A tam jest piłkarz, a tu jest wejście do takiego chorzowskiego deptaku. I no, nie ukrywajmy, że nie kusi wejście tutaj, bo kusi. I to właśnie teraz uczynimy. Będziemy się teraz zachwycali urodą poszczególnych budynków. Spójrzcie tylko Państwo, jak ta perspektywa tam idzie głęboko, głęboko w tą ulicę. Po ulicy jeżdżą tramwaje. Jest tu naprawdę luksusowo i pięknie. Więc wydaje mi się, że spędzimy tu większość czasu. W Warszawie to można by było powiedzieć, że taką ulicą jest Marszałkowska, w Łodzi Piotrkowska, no a tu ulica Wolności. I ja wiem, że w komentarzach, tak jak było zresztą w Gliwicach, pojawi się sporo informacji o tym, że ta ulica jest upadła, brudna i że nie ma tu nic ciekawego, ale ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Wręcz odwrotnie, uważam, że jest ona niezwykle ciekawa i tak trochę czuję, że gadając mijam jakieś ciekawe rzeczy, które warto by było uwiecznić, więc co zrobię? Przestanę gadać. Thank you.
przed nami wysokie bloki i osiedle Iris, oparte o koncepcję tak zwanego Tauzeno. 3000 mieszkańców, jeżeli dobrze pamiętam. Ten budynek za mną to chorzowski drapacz chmur, wybudowany w latach 30. XX wieku. Ciekawostka jest taka, że nazwa jest nieprzypadkowa, ponieważ jest to faktycznie drapacz chmur, o tyle, że jest on wybudowany w sposób podobny do amerykańskich drapaczy chmur z podobnego okresu, czyli dół to konstrukcja żelbetowa, a góra to jest konstrukcja stalowa wypełniona cegłą. Ciekawostka jest taka, że jest tam również część mieszkalna i te mieszkania miały od 5 do 8 pokojów, co w okresie dwudziestolecia międzywojennego było wynikiem onieśmielającym, imponującym i szokującym. No i ta nazwa, ten drapacz chmur jest tak trochę żartem, a trochę nie żartem, bo faktycznie coś wspólnego z drapaczami chmur ma. Taka ciekawostka. Jedyna willa w tej okolicy, ponieważ okolica jest pełna kamienic. A tu mamy willę. Oto kościół świętej Jadwigi Śląskiej. Budowla neoromańska. Rok budowy 1874. Potem rozbudowa na początku XX wieku. Ciekawa budowla, bo o takich bardzo silnych wpływach mauretańskich, orientalnych. Mamy tutaj takie zdobienia przywodzące na myśl raczej nie Prusy, Germanie, czy Polskie, czy Śląska, właśnie Bliski Wschód, tudzież Mauretanie. Jest bardzo ciekawa budowla, umiejscowiona też w takim przyjemnym, fajnym miejscu z widokiem na osiedle Iris. Dwie wieże, z czego jedna ma 42 metry, a więc jest naprawdę wysoka. No i cóż mogę powiedzieć, pewnie na mojej twarzy widać lekkie otępienie wywołane pogodą, ale przede wszystkim urodą Chorzowa i ta świątynia do tego uczucia znacząco kontrybuuje. ZUS-u, wybudowany w latach 1925-27. Tak duży, że ciężko objąć go okiem kamery. Po wojnie przez jakiś czas siedziba UB, więc trochę ponura sława. Chorzów to miasto dziwów i ciekawostek i jedna z nich przed nami. Ten budynek to wbrew pozorom nie jest jakaś dawna fabryka, tylko jest to kościół, kościół świętego Antoniego, który ma taką bardzo funkcjonalną, prostą, surową formę i te ściany są niezwykle niekościelne, nie świątynne, tak mówiąc pospolicie. Wszystko wygląda, jakby to była rzeczywiście, ja wiem, jakiś stary browar, słodownia albo cokolwiek innego. A nie, a jest to kościół. Bardzo kościół ciekawy i oryginalny, tak jak wiele rzeczy w tym jakże oryginalnym mieście. A tak wypada nazwać Chorzów. Oczywiście Chorzów jest najbardziej znany pewnie w Polsce z klubu piłkarskiego, czyli z Ruchu Chorzów, wielokrotnego mistrza Polski klubu, niezwykle zasłużonego dla polskiej piłki nożnej. No mnie Ruch Chorzów kojarzy się z Ernestem Wilimowskim, chociaż wtedy to był chyba Ruch Wielkie Hajduki jeszcze, no i z Gerardem Cieślikiem, czyli piłkarzem
ekstremalnie wręcz wybitnym i ekstremalnie niedopasowanym do czasów, w których kopał piłkę, bo talent miał ogromny. Natomiast niestety, ale realizował go w Polsce, która tego typu talentów niestety nie potrafiła w żaden sposób wykorzystać. A szkoda. 43. minuta gry. Piłkę dostaje Lentner, bierze Cieślik, strzela, gol! 1-0 dla Polski! Tyle. Symbolicznie kończę w miejscu, w którym odcinek rozpocząłem, czyli obok pomnika pana Redena, obok tężni niedaleko rynku. Z całą pewnością będzie druga część tego miasta, ponieważ ledwie mam wrażenie, że je liznąłem, ale było to liźnięcie niezwykle smakowite.